Cześć, z tej strony Vanquish i witam was w ostatnim odcinku kwalifikacji Ligi Rakietowej, Ligi 2.0. Przed wami odcinek pełen emocji, rozgromienia przeciwnika i ukazania prawdziwej mojej siły w duelach w Rocket League. No ale o zgrozo, przeciwnikiem moim był sam pomysłodawca i administrator tej ligi, więc zobaczymy, jak on na koniec mnie oceni i do kogo w rezultacie przydzieli ten jego magiczny system przydzielania drużyn w fazie pucharowej. Ale nie przedłużając wstępu, zapraszam was na prezentację tego, co działo się w meczu pomiędzy mną a Matkatem. Zapraszam. W sumie to było moje niedopatrzenie. Good luck, have fun. Żeby było? A nie, nie mam oponenta. Dobra, jedymy. Aj! Nie było to czysto trafione tak jak chciałem, ale przebicie już wyszło właśnie. To znaczy, jest... Ja myślałem, że wyhamuję, bo mówię... Nie, zobacz co ja zrobię. Widziałem, ale... Chciałem ją wyżej zgasić, ale dobra, wyszło. Na pierwsze rozpoczęcie wyszło tak jak chciałem. Dobra. A ciebie tak puszczać nie można, no właśnie. Dobra, teraz tu rozpoczęcia tego nie umiem. Okej, nawet poszło. O nie! Zająłeś się mną i dobra, nawet wyszło. Okej, już jestem bardziej spokojny. Jadę. Inaczej na wszyscy jedzą. Jadę. No nie, no wiadomo. Jezu, pierwszy mecz. Nawet możesz być ze mną w drużynie, w dwójkach. Będziemy mocni. No nie wiem, bo z Krzychem było trochę ciężej, wiesz? To znaczy... Krzychowi było ciężej. O kurde, dobra. To było ryzykowne. Leci w gola. Nie. Jest moim szczęściem gościa. Ale miałeś akcję, to kurde, i to była z wybitki, z tego, z bloku. Na tą wybitkę to nie wiem, to nowa nomenklatura, ale tam mi się wydawało, że szło w bramkę, no była jakaś odchodząca? Tak trochę, no. Znaczy przy moim szczęściu to by się... I tak by się odbiła od słupka, nie? Zobacz. Kurde, ale... Zmyliłeś mnie, później pojechałeś do tej piłki. Mhm. A ja nie widzę właśnie. No ja nie wiem, jak to jest na jedynkach, ja cię muszę sprawdzić. Teraz akurat zobaczyłem, żeś zrobił ruch taki na lewo. Dobra. Tak, Gogol jak bramkarz na karnych, ty. Czeka do końca na wyjście z linii. No nie, przerzucił mnie. Jest Brazil! Jest Brazil. Właśnie ja cię muszę wyczuć, bo ja z tobą tak mało jedynek. Kurde, mogłem tego nawet nie dotykać. Teraz się zdziwiłeś, że była nie górna. No. A gdzieś tam szczęśliwy czuwał nade mną, ale przez chwilę.
No ale masz dwa save'y, człowieku, ja jeszcze żadnego nie zrobiłem. Jesteś bardziej napastny niż ja. Że tu się... O, nie zdążę. No na jedynkach to zupełnie inna strategia. Dwójki to zupełnie co innego. Trójki, ale standard, bo solo to tam jest wolna Amerykanka. No panie. Myślałem, widać, widać myślałem, to. Myślałem, że z góry cię przehamuję, wiesz? Oj, dupa. Ale słupek musiał być, no przecież... tak mierzony strzał ja i słupek. Ja wiedziałem, że ja z tym słupkiem nawet się nie zdążę cofnąć. No właśnie. Ładnie przeblokowałem się. Kurde, nie miałem turbo, bym to szybciej skończył bez ryzyka, a ty właśnie myślałeś, że mam turbo i to przyspieszę chyba. Coś mi spadło. Znowu to na wprost. A na jedynkach się nie zmieniły te. Co to się miało zmieniać? To jest właśnie to rozpoczęcie, o którym mówiłem. Będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym rozpoczęciu. Złapałem to i niedługo będę musiał coś innego wymyślić, cholera. O kurde. A i tak na twoją korzyść, nie? No nie wiem. Z tobą już nie ma tam, ale tam miałeś shodown goal. Ja to puknąłem delikatnie. O, niebezpieczny. A to nawet nie wpadnie w kasę. Ale se krzywdę zrobiłem. Ale mi się przykleiła tu do ściany. Aaaa. 17. 21 strzał. To masz chyba najlepszy wynik, nie? I te rozpoczęcia są... W ogóle jakiś dziwny dźwięk dostałem, jak zostałeś skasowany. Nie wiem, czy to był ban na roketa. Nie wiem, to chyba nagrało się. Coś dziwnego dostałem za informację. No nie wiem.
Aj. Uuu, ale poniosłeś. No i piękne, cudowne rozpoczęcie na sam koniec. Poniosłem. No nie! Poniosłem. Nie, nie ma, nie ma dwudziestki. A to też już było. Kurde no. No nie, 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 nie. No nie, spadło, dobra. Pierwsze jest. Jest, Force of Nature. 26 strzałów na bramkę i 19. O, masakra. Ja, Demy, good luck, have fun. Good luck, have fun. Oj. Kurde, nie zablokowałem tego, to wpadnie. Ale zobacz, ile ci przeleci, ile przeleciałem nad tą piłką na wybloku. A nie, nie było tego widać. Nie, nie było widać. Byś się zdziwił. Dobra, ale to już źle się zaczyna. Ojej, ojej, ojej. Właśnie ty jesteś tą osobą, która nie pudłuje do bitek. Musiałem się nauczyć. Na krzycha mogę liczyć, na bilusia mogę liczyć. Ja się musiałem nauczyć po prostu, bo tyle muszę dobijać, że... Nie, i po tym buście pojechał jeszcze. Musiał po tym buście pojechać, bo to nie. Będziesz miał, będziesz mógł pokonać. Niedobrze, bo lata. O. O Jezu, teraz to niepotrzebne. Pojedynek na wsteczny. No nie. Lepiej ci nie mogłem wystawić. No. Nie? To jest właśnie na jedynkach. Żeby tak nam szło na dwójkach, jak tutaj się ale stało. To jest właśnie na jedynkach. Jeden błąd i koniec, nie? Jezu, ja myślę, że ty już poleciałeś, że... Nie! Co ja zrobiłem teraz? Teraz to ale seria błędów, ty. Ale save'a zrobiłeś sobie ładnego. Jakbyś tam mnie nie przekręcił, to być może. Co? Coś odbiło ciekawe, nie powiem. Aj, właśnie to jest ta ściana.
To jest ten pazdan, o którym mówiłem. Ole mnie. Jeszcze udę... O, słupek przywalił. Jezu, ale ten pazdan to już tam było, ale jak ta piłka, jaki miała w ogóle trajektorię tu. Ale widzisz, że już żeś poznał jak i już jest mi trudno. No właśnie. Wyszło to, że mało mamy właśnie jedynek przeciwko sobie. Nie? O Jezu, nie ten klawisz. Ojej. Ty zrobiłeś może screena z pierwszego meczu? Tak. To mi go prześlesz, bo zapomniałem. O, to było piękne. Dzięki. To już było warzywo. Jest Brazil! Brazil. No i tu musiałem wylecieć do góry, bo ty byś tą piłkę kurde zgarnął. Tej, ty mi dałeś teraz turbo. Co tu się stało? Zawiesiłem się na słupku, wiesz? Motylem jestem. Fakt, jesteś ty kurna nieczysty gracz. No i masz teraz za karę, wleci? Nie, wleci. No Jezu, jakby to nie wleciało. To ja masz teraz karę, patrz, na, jak karam cię. No. No nie powiem. No ty gnoju, ty kurna, to jest granie na... To jest jedyna szansa, żeby się... Ale czemu mi ta piłka tak poszła? No. No nie, co tu się... Ja już się nie odbiję z tego wyniku. To może jak w bani, nie? Ech. Okej, już. Tu już mam screena. Okej, znaczy za chwilę będę miał. Ale słaby wynik na te gole. No kurna, co jest z tą grą, że ona tak liczy w dziwny sposób? Czemu mam 14 strzałów? Ja na tylu nie oddałem. I witam was wszystkich już po całym spotkaniu meczowym. Kolejne piąte z rzędu gładkie zwycięstwo 2-0 bez straconego ani jednego meczu czy punktu meczowego, jak to woli, tak kto woli. W związku z czym ogłaszam wam oficjalnie wszem i wobec, że kwalifikacje do Ligi Rakietowej Ligi 2-0 zostały na dzień 11 grudnia 2016 roku w 100% zakończone. I teraz małe sprostowanie do wszystkiego tego, co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, a mianowicie o podziale osób do drużyn poszczególnych miały decydować maksymalne, czy też te wszystkie statystyki obejmujące rozgrywkę w Rocket League. Niestety sam administrator stwierdził, że to zadanie go trochę... jakby to powiedzieć, pogrążyło, w związku z czym stwierdził, że za wybór drużyn dla poszczególnych graczy, z którymi ja grałem i którym ja jestem jednym z nich, zadecyduje tak zwane Sponsored by Random.org. Tak jest, za główne kryterium do podziału będzie brane pod uwagę tylko
ilość strzelonych goli. I w tym momencie wy widzicie na swoich ekranach statystyki. Statystyki meczy kwalifikacyjnych, które rozgrywałem ja przeciwko wszystkim pięciu przeciwnikom. Chyba tak. Prościej przeciwko wszystkim przeciwnikom. No i jak widzicie, oddałem 132 strzały na bramkę przeciwnika, z czego aż 95 z nich wpadło do siatki. W związku z czym celność to 71,97%, co jest wynikiem naprawdę oszałamiającym, jeżeli spojrzę na to z drugiej strony, na statystyki samego Rocket League'a, w którym to moja celność wynosi już około 52%. No cóż, obron 39,29%, aczkolwiek trochę ten parametr jest oszukany, bo nie uwzględnia on strzałów na bramkę przeciwnika, które nie leciały jakoby w światło bramki. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak w tym momencie podziękować wam za wspólnie spędzony czas przy oglądaniu kwalifikacji Ligi Rakietowej Ligi i zaprosić was wszystkich na spotkania 2 versus 2, w których to będziemy walczyć po raz kolejny o zwycięstwo. Kto będzie moim sparring partnerem i teammate'em w drużynie? Sam nie wiem na chwilę obecną, ale już niedługo się o tym przekonamy. W takim razie oczekujcie odcinków z fazy pucharowej. I co tu dużo mówić? Trzymajcie się! Cześć!